Montaż karnisza ściennego przesuwnego. Planując umiejscowienie karnisza, musimy mieć na uwadze wygodę otwierania okna. W związku z tym rury karnisza powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7 cm od krawędzi otworu okiennego. Karnisz powinien być szerszy od otworu okiennego o około 30 cm, czyli po 15 cm z każdej strony. Wsporniki rozmieszczamy symetrycznie w odległości około 10 cm od krawędzi otworu okiennego. Montaż wsporników rozpoczynamy od oznaczenia miejsc do wywiercenia otworów pod kołki i wkręty mocujące. Następnie wiercimy otwory, mocujemy kołki rozporowe i dokręcamy podstawę wspornika. Ramiona wsporników nasuwamy na profile tak, aby element blokujący profile znajdował się w głębszym rowku profilu. Na tym etapie montażu nie dokręcamy jeszcze do końca elementów blokujących profile, aby umożliwić przesuwanie ramienia wspornika. Dokręcamy wkręty blokujące elementy mocujące profile, a następnie dokręcamy dodatkowe wkręty blokujące profile od dołu ramienia wspornika. Wsuwamy w dolny rowek profili ślizgi z żabkami. Nakładamy i dokręcamy ozdobne końcówki profili. Gotowe. I dokręcamy podstawę wspornika. Ramiona wsporników nasuwamy na profile tak, aby element blokujący profile znajdował się w głębszym rowku profilu. Na tym etapie montażu nie dokręcamy jeszcze do końca elementów blokujących profile, aby umożliwić przesuwanie ramienia wspornika. Dokręcamy wkręty blokujące elementy mocujące profile, a następnie dokręcamy dodatkowe wkręty blokujące profile od dołu ramienia wspornika. Wsuwamy w dolny rowek profili ślizgi z żabkami. Nakładamy i dokręcamy ozdobne końcówki profili. Gotowe.